Tak więc w dzisiejszym odcinku Dominika Trello oraz ja lecimy na wakacje. Zwiedzimy jakieś tropikalne miejsca, może poznamy jakąś inną kulturę, ale żeby to zrobić, musimy najpierw tam polecieć. A musimy to zrobić samolotem. W dzisiejszej gierce, słuchajcie, mamy przygotowany dla was symulator lotniska. Jak zostawicie teraz łapkę w górę, to za każdą łapkę będzie jedna osoba mniej w kolejce, więc szybciej polecimy na wyspę i sobie odpoczniemy w końcu. No i subskrybujcie kanał, naciskajcie ten przycisk tylko tam na dole, żeby stał się szary. Kotlibek w sklepie, tak a propos. I zapraszam do oglądania. Ach, no i co? Mam wymarzone wakacje, co? Nie mogę się już doczekać, kurde, przydałyby się takie dwa dni wolnego, prawda? Jak nie dwa, jak z tydzień by się przydało. O, tydzień, tak, też by było spoko. A w ogóle, zobaczcie, jakie mamy fajne walizki. Co to jest w ogóle? Ty, to jest lama. Słuchajcie, jesteśmy na lotnisku, ale dokąd my tak właściwie lecimy? Ale jesteśmy na lotnisku, ja nie widzę, żebyśmy byli na lotnisku, my jesteśmy poza lotniskiem jeszcze. No, co to jest? To no dobra, ale musimy... Dokładnie, musimy dojechać na nie. Chyba musimy dojechać. Ej, co jest? Czemu on sam jedzie? Czemu on sam jedzie? Dobra, nie, ja wsiadam. Co myślicie? Lecimy na tą Dominikanę? No, byłoby fajnie. Gdzieś, gdzie jest ciepło i świeci słońce. Tylko ty, majster, jeźdź ostrożnie. Ale, no, a co? A co? Przecież ja jestem najlepszym... Ja jestem najlepszym kierowcą pod słońcem. Przecież ja potrafię jeździć jak nikt inny. Pa, jak lecę. Pa, nawet na tym. Na sprze... O! Nie dojedziemy na to. Dobra, to kto teraz prowadzi? Kogo teraz kolejny? Dobra, skoro tak, ja chyba nie powinienem prowadzić. Piotrek nie umie prowadzić. Ej, Trello, chcesz spróbować? Potrafię prowadzić, tylko po prostu w Fortnite się dziwnie prowadzi. Dobra, ja prowadzę. Zapraszam was do taksóweczki. No nie, żeby Dominika prowadziła samochód, do czego to doszło? Widzicie kąpielówki wszyscy, ręczniki? Mam, ja mam wszystko, no. Popatrz, mam na sobie nawet. Ej, Dominika! Nie mogę. Dominika, jak ty jeździsz? Uważaj, bo zaraz walniesz. Spokojnie, tutaj jest delikatny slalom. Jak powoli, ej. Nigdy nie jeździłem 10 na... O nie! Nigdy nie jeździłem 10 na godzinę, Dominika, nie, żeby coś... Ej, źle skręciłaś! Gdzie? Gdzie, Dominika? Gdzie? W prawo, w prawo, w prawo, Dominika! W prawo, nie, to nie, to jest lewo! To w prawo. O, git. O, ale nie aż tak, Boże! Co? No to dojechaliśmy, tak? Ja dojadę sam. Dobra, nie no, chodźcie, żeby nie było. Chodźcie ze mną. A, bo tu trzeba zaparkować. Skakujcie, no tak, no trzeba zaparkować, a co? No mamy swoje miejsce postojowe. Chociaż szczerze mówiąc, ja powiem szczerze, że ja myślałem, że tutaj jakieś VIP-owskie miejsce będziemy mieli, a nie takie coś. Jak my lecimy, wiesz, last minute. Kto leci last minute, ten leci. Ja mam biznes klasę, człowieku. Otwieram sobie biznes klasę. A co, Ej, w ogóle jaka piękna jest ta mapa. Jak ktoś musiał się serio napracować, żeby zrobić tą mapkę. Lotnisko. No, tutaj lotnisko, wszystko jest pięknie. Ej, i co jest grane? O, ale przepraszam, gdzie jest wejście? To jest szyba? Co? Ja myślałem, że to jest wejście, a to szyba. To jest wejście? To jest wejście. Patrz, to wygląda tak samo jak szyba. Słuchajcie, to jest symulator lotniska, ale trochę dziwnie tu wygląda, że tu jest tak pusto. Na lotnisko normalnie jest trochę leci, nie? No bo tutaj mamy teraz strefę VIP-owską, no. Aha, to jest lotnisko dla VIP-ów. To dla nas. Okej, to jest lotnisko specjalnie dla nas wybudowane, bo kupiliśmy bilety VIP-owskie. Tutaj jest, tutaj musimy kupić bilet. O, ej, właśnie. Mam sprawę, bo ja nie wziąłem ze sobą portfela, wiecie, że wam oddam. Macie pożyczyć może trochę hajsu? No. Peter, nikt z nas nie ma pieniędzy. Nie macie też pieniędzy? I my lecimy na Dominikanę? O nie. Dobra, exit, trzeba zdobyć pieniądze. Ja nie mam gotówy. Szukamy ludzi i szukamy portfeli. Nie, nie, Dominika, nie będziemy nikogo okradać, tylko mamy znaleźć bankomat. Halo, panie bankomat! Gdzie jest? O, tu jest. I co? Mogę wyciągaj, wyciągaj gotówę, Dominika. O, dziękuję bardzo. O, ej, ale to było 1300! 1300! No? To first class. Ej, a moja gotówa? Ty ale to, mi ją zabrałeś. Ale to jest nasza... Udawaj pieniądze! Dominika, ale to jest nasza wspólna przecież gotówa. Chodźcie, idziemy kupić bilety. To jest na nasza pewno? Wspólna. Tak, Wspólna. Dobra, lecimy. I co? Teraz tak, czy ja mogę kupić jeden bilet dla first class i dwa dla economy class? Bo ja bym tak chciał. Przepraszam, ale, nie pani musisz kupować pierwszej klasy, Piotrek. To, że jestem kobietą, to nie znaczy, że muszę mieć lepiej nie w każdej oczywiście, sytuacji. Że chciałem ci. Dobra, kupuję. O, serio? Wszyscy dostaliśmy pierwszą... O Boże, serio. Będę jechał z wami. Leciał z wami. Dobra, idziemy. Lecie, idziemy. Ej, ale dlaczego tu nie ma ludzi w ogóle stojących żadnych? Nikt tutaj nas nie obsługuje. Co to jest? O... a, nasz bagaż to jest apteczka. Dobra, to oddaję bagaż. Co jest grane? Czemu nie mogę to tylko aptekę ze sobą zabraliśmy na wakacje? Ja oddałem. Oddałeś apteczkę? Okej. Okay.
A rzeczywiście, o, tu jest. Ja też tutaj coś mam. A, ja już nie mogę nic zrobić tutaj. I co teraz mamy zrobić? Teraz powinniśmy chyba gdzieś indziej iść. Następny. Idziemy na górę. Ale, ale patrzcie, nieruchome. Czemu one nie jadą? Co jest kranem? Nie są ruchome. O, patrzcie, tutaj jest pierwsza klasa. Pierwsza klasa, no proszę. Ej, ale Dominika, ty poszłaś do ekonomii. Tu jest pierwsza klasa. Ja wiem, ja wiem, ty przyzwyczajona jesteś już do tej... Nie, tak, na pewno. Uwaga, dobra, przechodzimy. Ej, ale nie powinniśmy zostawić najpierw tutaj swoich rzeczy? O, pyk, dobrze, ja już odłożyłem. Okej, okay, okay, możemy przejść. Dobra, przyszedłem. Mam lamy, zabrali mi lamę. Dawaj, odkładaj lamę. Co ty, za bądź zapójczy! O, jest moja lama, moja lama, o, moja lama. O, jest. Ej, a moja? Dominika. Gdzie jest moja lama? Ja swoją odłożyłam. Ale ja też swoją odłożyłem i nie ma jej. Halo! A ja mam. Halo! A, ja nie mam lamy! Okradli mnie! Na lotnisku lamy! Okradli mnie! No o co chodzi? Mój bagaż! Co jest grane? Ej, on pewnie... Pewnie skonfiskowali! Nie musisz się martwić. Pewnie skonfiskowali! Co ty tam miałeś w tym? Miałem najostrzejsze papryczki chili! What?! Gdzie my mamy iść teraz w tym momencie? Ja nigdy nie byłem... Do sklepu! Nie, no. Raz byłem z Dominiką tylko na lotnisku i ja nigdy nie wiem, co mam robić. A co jest w sklepie? Popatrzmy. Ej, no bez kitu na lotniskach, słuchajcie, są najlepsze rzeczy. Ej, można kupić nowe. O, kupuję. A ja mam chyba pieniążku. Ja kupiłem. O, to też kupuję. Czapkę też. I to ej, też. Ej, nie wydawaj wszystkich pieniędzy, ty. Aha. Piotrek, dobra, jednak możesz wydać trochę pieniędzy, patrz. Aha, na takie coś nie ma opcji. Chyba możesz sobie pomarzyć. Ej, zgłodniałem, wiecie? To na słodycze. Słuchajcie, zgłodniałem. Dawaj. Strasznie zgłodniałem, chciałbym coś zjeść. O, czy tu... Co ty gadasz, to jest dur burger. Patrz, znalazł burgera. Trafił do jedynego słusznego miejsca. Ja wezmę burgera, ja biorę. O, ja, jest już... Ja mogę stanąć za ladą? Tu jest, słuchajcie, tu jest żarcie. Patrzcie, jest żarcie. Kto zjada? O, już podano do stołu. Aha, mamy poczekać. No patrz, ten jeden samolot się zatrzymał. No właśnie, o co chodzi? Czeka na pozwolenie. Bo oni czekają jeszcze na nas, Dominika, po prostu, bo my nie zdążyliśmy. Spóźniliśmy się. Było troszeczkę. Takie wait, jeszcze nie ma tych trzech pasażerów ostatnich. Tak, i się zatrzymali w locie. Ale na spokojnie. Ej, dobra. Czekają, aż zjemy kanapę. Słuchajcie, nie wiem czy coś, ale tam się coś świeci. Mi się wydaje, że powinniśmy już iść dalej. No, możemy. Ty co? Idziemy powolutku dalej. Ty, jak wam smakował, jak wam w ogóle smakował burger z lotniska? No ja go chyba nie skosztowałam. A nie, a ja jadłem tylko frytki. To wy nie mieliście innego jedzenia? To tylko frytki nam dali za tą kasę? No. Tylko 1300 mieliśmy. The plane should be... A, będzie samolot za minutę. Za minutę, no. Za minutę będzie samolot. Dobra, no to poczekamy jeszcze. Minutę możemy poczekać, nie? Oni na nas czekają parę dni, to ja muszę też minuty. Aha, że mamy tam iść już teraz. Nie, nie można tędy iść. Dobra, nie poczekajmy. Można. Słuchaj, jak mówią, żeby poczekać, to czekamy. Usiądźmy sobie na spokojnie. Dobra, ja mam swoje krzesełko, zabrałam ze sobą na wakacje krzesełko. O, cudownie, ja też. Też rozkładane, tak jest, bo ja lubię łowić ryby po prostu i takie krzesełka na rybach są bardzo przydatne. No. A jeszcze zabrałam ze sobą coś takiego. O, jak fajnie. Ile razy odbijesz? Nie wiem, aż przyleci samolot. Chociaż mi się wydaje, że on już jest, no ale... Gdzie jest? Ale postójmy, poczekajmy. Nie, jeszcze minuta nie minęła chyba, mi się wydaje. O, już samolot jest. Dzień dobry. My jesteśmy z tej. My jesteśmy youtuberami i mamy klasę premium. Ta, fajnie klasa by było. Fajnie. Klasa lama, poproszę klasę lamę. Okej, okay. Dziękujemy bardzo, już idziemy. Znaleźć swoje miejsce, ja się tam przyoknie. Ej, sztos, ale fajne to jest. Dobra, lecimy. Fajowe, no. Ej, ja się tam przy oknie. Ej, Dominika, a mogę usiąść koło ciebie? Możesz. Ej, mówiłem, ale my mamy zarąbistą klasę. Co tutaj jest? A co zrobiłam? Wygraliśmy! Koniec? Polecieliśmy na wakacje! Dobra, także dziękujemy wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach, subskrybujcie kanał, łapki w górę i kod zipek w sklepie. Na razie, cześć!